Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jest ze mną dzisiaj moja żona ciężarna, Milki. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na samym początku bardzo ważna informacja, zostawcie łapkę w górę, ponieważ bardzo dobrze wczorajszy film poszedł, więc za to wam bardzo dziękuję. Wbijmy może dzisiaj, ile łapek, ile sobie życzysz kobieto w ciąży łapek w górę, co? Z racji tego, że nie jest nas teraz dwóch, tylko czterech, to 4 razy więcej łapek niż zazwyczaj. Ojeny. Dobra, to załóżmy, że zazwyczaj było 2000, to w takim razie 8000 łapek w górę. I wlatuje kolejny odcinek z Palionowa, słuchajcie. W poprzednim odcinku Emilki dowiedzieliśmy się, że że chcieliśmy chłopczyka i dziewczynkę i mamy... Dostaliśmy pakiet. Tak, dostaliśmy w pakiecie to i to, więc będziemy mieli bliźniaków. Ja jestem strasznie zestresowany, nie wiem totalnie, co mam zrobić ze sobą. Nie wiem totalnie, jak mam być dobrym ojcem w ogóle. Co tu jest za skrzynka? Książka tu jest jakaś. To ty zostawiałaś coś? Nie, to chyba list przyszedł, wiesz? To jest nasza ta... Czekaj, do mnie to jest. Od Dave'a. Czekaj, tościku. Jako, że masz zostać ojcem, postanowiłem dać ci kilka porad. Spotkajmy się w barze. Pozdro, Dave. O kurcze. O nie, Dave nie jest dobrym ojcem, to jest zły pomysł, Filip, to jest bardzo tościk, to jest okropny pomysł. No ale on już ma córkę, on już przynajmniej wie, z czym to się je, nie? No, ja jestem zielony totalnie, ja jestem totalnie w tym zielony. No, ja nie wiem, co ja mam z dzieckiem zrobić, co ja, jak kąpać, nie wiem, to wrzucić do wanny, samo się wykąpię, czy ja raczej coś innego? No, nie wiem, muszę, wiesz, takie rzeczy, muszę się dowiedzieć od Dave'ika, jak to zrobić. Chodź pójdź ze mną, to nie wiem, ty może... Coś powiesz też dobrego w tym temacie, no nie wiem, może zaprzeczysz czasem czy coś. Zobaczymy, no ale wydaje mi się, że on dobrze się zna na tym, no. Bo to jest jednak, on jednak ma, kurczę, córkę, no. Wiesz, no zawsze ktoś, niezależnie jak wychowuje dzieciaka, to zawsze lepiej się zna od tego, co w ogóle nie ma dzieciaka, nie? No nie wiem, nie jestem tego pewna, ale okej. Ja jestem pewien. Powiedzmy, że odczekaj, jest tam. Ja się boję strasznie, co to będzie za lekcja? Ja nie wiem, co ja będę musiał robić w ogóle. Dobra, chodźmy. Halo. Pa, jak tu posprzątał w ogóle? Z kim gadasz? Halo? Z Jurką? Kurde, zostaw ten telefon. Po co ona tu w ogóle jest? Po co z kobietą przyszedłeś? No bo nie wiedziałem, że... Znaczy, no nie wiem. No po prostu przyszła ze mną, a co? No kurczę, się przywlekła. Dobra. No, co jest z tobą? Czemu ty mnie tak nie lubisz, Dave? No wiesz, czy co? Bo mnie zabijasz cały czas i mnie wyzywasz. Nie, jeszcze, prawda, nie i ja tak. wiesz co? To był telefon, to był podsłuch. I wiesz co ci powiem, jestem dobrym ojcem. A ty, zobaczymy jaką ty będziesz matką. O kurde. Siadajtość. Dobra, już siadam. Ty Emilia, ty nie wiem czy tutaj powinnaś siedzieć. No. Nie, czekaj, ja ci tutaj przygotuję osobne krzesło specjalnie dla ciebie. Proszę bardzo. No, co jest z tobą? No przestań, no czego ty jesteś taki wredny dla mnie? Wytłumaczysz mi, że... Bo mnie wyzywasz na plecach, bo ja osoby, które wyzywają na plecach, są najgorsze na świecie. Co ja ci dobra, zrobiłam? Siadaj dość. Dobra, słuchaj, to słucham. Pierwsza sprawa jest taka, no przeczytałeś na pewno mój list, bo gdyby nie to, to by się tutaj nie było, no może, że ciebie naszła ochota na piwko, no jak tak, to trzymaj. Ale... no i dlaczego ty to stawiasz? Dlaczego ty tutaj znowu siedzisz? Wyjaśniliśmy sobie coś, tak? Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy. Halo? Dobra, idę pogadać z Jurką. Na razie. Halo, Jurka? Czy kobieta ja mam się dość, nie? ja nie wiem, co ja mam robić. Nie, to był zły pomysł, dalej, to był zły pomysł. Dave mnie denerwuje po prostu. Weźcie troszkę przez dalej, mnie to... Dobra, szereg już. Dave mnie denerwuje. Okej, okay, mam go zabić, dobra. Co? A spróbuj na mnie... Słyszałem to, bo ja mam podsłuch. Jeszcze raz usłyszę takie teksty, takie kurcze teksty i naślę syna Paliona na wasze dzieci. A to się skończy tym, że skończą z papierosami. O nie. Emilka, nie możemy na to pozwolić, nie może tak być. Dobra, dobra no gadaj. Bo mam przy stole, kurde. Mów, co masz do powiedzenia i tyle. Kurczę, taka wredna. Dobra, słuchaj, to ciebie. Prawda wygląda tak. Miecie dziecka z jednej miecie strony... Miecie dziecka? Często. Nie, ja nie mogę. Miecie dziecka, naprawdę miecie. Daj mu powiedzieć, daj mu powiedzieć. Uszy, ale uszy mi więdną. Miecie dziecka. Miecie dziecka. Posiadanie, miecie. No proszę, powiedz posiadanie. Proszę. Miecie dziecka. Miecie, dobra, podoba mi się to miecie, no. Z jednej strony dobra rzecz, ale koszmar. Ale koszmar to się... Dlaczego koszmar? Ja nie wiem, czy ty wiesz, no ja niby samotnie wychowuję córkę, w sensie no niby ze szwagrem, no ale no szwagier to szwagier, no przecież, no wiadomo, no to kurde, nie da się z tym wychować. Ty będziesz mnie Milkacza chodzić, jak patrząc na tego Milkacza, to ja też nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie, wiesz, to więc pewnie sam będziesz wychowywał, bo Milka... Skończ, kończysz? Ja wiem, co z tego wyjdzie, taki wredny? Słuchaj... Ja jestem wredny! Tak.
Ty mnie wyzywałeś. Już nam powiedziałeś, co wyjdzie, więc już wiemy. Zazdrościsz, czy co? Kontynuuj lekcji, Emilka! Czego? Emilka, słuchaj ty mnie. Dwójkę! No, czekaj, nie, zejdź z krzesła. Jeszcze mi brakuje, kurde, bliźniaków. Wiesz co, to ścig... Weź tu zesiądź obok, nie. Nie, tutaj było miejsce przygotowane. Gdzie jest to krzesło? Dobra. Możesz usiąść? Masz. Możesz mi nie niszczyć mojego baru? Dobrze, siedź tam. Przestań. No... Dobra. Siadaj też. Wystaliśmy sam. No kurde. No dobra. Musimy znaleźć sobie inny bar chyba, wiesz? Tak, musimy sobie znaleźć. Na takie dogadanie. Dobra, ale widzisz, widzisz to, ale ona znowu z mieczem do mnie. Nie, to ścig, ja nie mam miecza żadnego. W warunkach. Dobra, no. Chodź. Dobra, to ścig. Chodź, bierz krzesło i chodź. Zabierz swoje siedzenie. I chodź, lecimy w inne miejsce. Chodź. O co chodzi? No co jest no, za mnie? Emilka, daj nam porozmawiać. Bo my. Dawaj na górę. Dobra, okej. Dobra, dawaj. Dobrze. No nie jestem pantoflarzem, nie? O to chodzi, Tosik. Ja też nie, dlatego nie mam w ogóle kobiety w tym momencie i wychowuję samotnie córkę. Dobra. Siadaj. Weź te krzesełko. Okay, no. A ty nie piwko, kurde, piwko to zaraz. Dobra. Mam jeszcze jedno krzesło dla niespodziewanego gościa. Czekaj. Dobra. Słuchaj. Jak to powiedzieć? Kurde, no przecież mnie coś zaraz trafi. Możesz tę kobietą dać spokój i wyjść stąd. Spadłem na dół. O co ci chodzi? Przestań strzelać w nas! Nie rozumiem, o co ci chodzi. Mnie denerwujesz. Jedna strzała we mnie trafi i masz kurde po... nie wiem. No po co się wychylasz? Dobra, nie rozmawiamy. Ciale to. Trzeba to olać, takie są baby. Dobra, słuchaj, Tościk. Słucham. Prawda wygląda tak, Tościk, że... Będziesz miał ciężko. Będziesz miał ciężko, bo dwójka dzieci... Jeszcze jedno dziecko to tam wie, to jest pół biedy. Ale dwójka... To jest koniec. To jest naprawdę dla ciebie koniec. Czemu ty mnie tak straszysz? Co jest? Nie ma jej tu przecież, o co ci chodzi? Bo... Ty, no ale zauważysz, No, kurde, przecież mnie coś zaraz trafi, no przecież kurde... Czemu mnie to... Ej, no stary, ale to już jest przesada, no. Ciężarną żeś pobił. Ej, ale to przez przypadek było, miałem łukiem odbić, widzisz? Dobra, wybaczam. Nie ma przypadku, bo przypadki nie istnieją. Masz, to ona zrzucił jeszcze mnie na dół. No ale nic ci nie ma, bo masz buty. Miałeś tu nie wchodzić, tak? Dobra. Kurde, no nie mogą, kurde, sobie porozmawiać, Tościk z Żabką, nie? No nie mogą, no oczywiście, kurde, zawsze dam to piasek w oczy i nie powiem co dalej. Dobra, słuchaj mnie, Tościk. Ała, no kurde, no nie wiem, no co, w takich warunkach, nie wiem, no co, chodź do mojego gabinetu. Ale to krzesła zabiorę, wiesz, bo mogą nam się przydać tam, nie wiem, czy masz tam... Chodź do gabinetu. O, poszła, czekaj, dawaj, szybko, flakiem, szybko! Dobra, a gdzie ty masz gabinet w ogóle? No, w szpitalu, dawaj tam. A, do tego gabinetu, dobra, rozumiem. Dobra, no już szybko lecę, tam zaraz tam będę. Dawaj do szpitala, kurde, no bo ja tak myślę, się nie że da. Jakiś inny gabinet masz szefowski? A tutaj... Jest w budowie na platformie Twitch. Dobra, dawaj. O, dokładnie, ej, w ogóle nie wspomniałem o tym, dobrze przypominasz, słuchajcie. Live'y na Twitchu są, moje i Dave'ika, od jutra Dave'a będą też, więc będzie fajnie. Tak. Dobra, no. Dobra, tu sobie siądziemy, dobra. O, masz krzesełko nowe, dobra. No to wygląda jak spotkanie z psychologiem, dobra. No i ona tu znowu jest, kurde! No gdzie? Przecież przed tą babą się nie da, ale ja mam pomysł, ale mam pomysł! Gdzie ona dobra, jest? Czekaj. Nic nie mów, tylko za mną chodź. Ej, nic nie mów, tylko za mną chodź. No dobra. Nic po prostu nie mów. Dobra. Gdzie jesteś? Dawaj, szybko. Shift to teraz, shift. Ała. Dobrze. Tylko nie mam krzeseł. Dobra, postójmy przy stole. Tak, postójmy. Słuchaj, Tościk, no prawda jest taka, że będziesz miał ciężko, ale ja ci pomogę. Moja córka to jest dobra córka, tylko sympaliona ją stacza na boczny tor. Ale to jest dobra dziewczyna. To jest dobra dziewczyna, a twoja dziewczyna też taka będzie, mówię ci. Twoja córeczka też taka będzie. No to jest twoje oczko w głowie, stary, to jest takie twoje małe bobo, mówię ci. No ja będzie rozumiem. Będzie super, Dobra. A ja nie mam krzesła. Będzie super. Ale tu sobie weź, no weź sobie rozwal i siądź sobie też tak, o. No, elegancko. No, możemy, no i dobra, i piwko w łapę, i jazda z tematem. Dobra, no, i to co powinienem robić jako ojciec? Słuchaj, jako ojciec powinieneś tak, przede wszystkim zabawiać swoje dzieci, no bo one będą smutne większość czasu, one będą płakać, bo chcą mleko, no wiesz o co chodzi. No ja tam, wiesz, ja niby moją córkę spotkałem, jak miała dopiero 5 lat, znaczy już 5 lat, nie? Więc wiesz, no więc ja tam w sumie nie wiem tak te pierwsze rzeczy, jak się robi, ale potem jest najgorzej, jak ona zobaczy pierwszy raz, to cudeńko.
Wtedy? Nie, stary, ja tego nie pokażę dzieciakom. Ale to nawet ja tego też nie pokazałem mojej córce. Ja tego nie pokazałem. Te dzieci to skąd ona to wiedziała? Jak to jest możliwe, że syn Paliona w to wszedł i teraz twoja córka też? Kurde, syn Paliona przecież to zaczął. No kurde, mnie coś zaraz zniesie tutaj. No ale to wszystko przez syna Paliona, mówię ci, bo to on dał jej papierosy po raz pierwszy. I jak już twoje dziecko weźmie papierosa do łapy, to jest koniec. To musisz tutaj, wiesz, musisz tutaj uważać naprawdę na to. No a kolejna rzecz, no musisz uważać. Shift, zbliżają się kłopoty. Żona, no. Słuchaj, cicho, w ogóle cicho. Musisz trzymać, musisz, wiesz, żona synem mieć lepszy kontakt. Z synem musisz mieć super kontakt, nie? Bo tam wiesz, bo z córką to będzie miała twoja żona, to wiadomo, to zawsze będzie takie. Ale wiesz, ale ty musisz mieć syna. Rozumiem. Czyli psycha musi być mocna. Psycha, bo psycha siada, mordo, inaczej, ale psycha, tak to jest git. Opa, widzisz ją? Nie widzę, gdzie jest. Tam. Widzę, no. No ale ona nas nie znajdzie, przecież ona nie wie, że nad szpitalem. Nad szpitalem jest tajny pokój. Teraz mogła nas usłyszeć, jak ty to mówiłeś, ale dobra, siądźmy sobie. Nie, bo ja myślę, że ona ma dalej podsłuchać, ale po prostu już nie wie, gdzie my jesteśmy. Dobra, to rozumiem, dobra. I Tosik, wiesz jak jest, no z synem zawsze lepszy kontakt, córkę to tak, wiesz, tak? No też, ale nie aż tak, no ja mam swoją córkę, no i no muszę, no ale ty jak masz do wyboru, no to kurde, no to masz... No ja nie wiem, że mam do wyboru, tylko mi się trafią oba, nie? To jest... No tak, tylko że córką się zajmie Dua Lipa, podwójny przypał. Podwójny przypał, dawaj do góry. Czuję, bo jest zamknięte. Kurde, przecież no tym flakiem to... Dobra, teraz. Wo, dobra, jest... co? Czekaj, bo ja znikłem sobie na moment. No czemu to jest zamknięte dalej? Co jest grane? No dobra, wychodzę tu, jestem tutaj na zewnątrz. Ale podsłuchuję. Ale... Co? Córuś, co jest dobra? Cześć! Co, jeszcze raz? No. Kurde, ty nie możesz mieć wszędzie wujków. Dobra, słuchaj młoda, chodź na chwilę. Chodź tutaj sobie, idziemy. Opowiedz grzecznie Tościkowi. Siądź tutaj, proszę bardzo. Odpowiedz na jedno pytanie. Dlaczego jesteś skierowana w tamtą stronę? Czemu tak się stało? Dobra, nieważne, zejdźmy lepiej. Jest jakaś zahipnotyzowana. Nie, bo źle się coś zepsuło. Dobra, słuchaj. Od kogo dostałaś pierwszego papierosa? Syna Paliona. Widzisz, musisz trzymać swoje dzieci od syna Paliona jak najdalej. Dobra. Złodziej, kurde, Zwyrol. A ty palisz teraz dalej? No córuś, no kurde, dobra, daj mi wszystkie papierosy, jakie masz. Przerzuć się na to. No kurde, nie, żartowałem, ale nie. Ty mówi się coś do tego tosta, to on zawsze jakoś spiecze się na bok. No przecież kurde, mówię ci Tościk, że nie daje się takich rzeczy dziecku. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Nie wiem córuś, oddaj. Nie, bo moja żona podsłuchuje cię. Oddaj to córuś, to piwko. Słuchaj. Idź do domu, córuś. Słuchaj, idź do przedszkola, bo za 5 minut masz lekcję, a ja nie będę znowu ci usprawiedliwienia pisał z powodu, że cię głowa boli. Musisz iść dzisiaj do przedszkola. Ale boli mnie papierosku. No to po co palisz? No to już nie będziesz palić, bo już się tatuś za ciebie weźmie teraz ostro. Od jutra bierzemy się do solidnego wychowania. A teraz wracasz grzecznie do przedszkola. Bo dzisiaj jeszcze z Tostem muszę pogadać, ale dzisiaj już też nie będziesz palić. No, musisz zostawić wujka z ojcem na moment, nie? Bo my tutaj mamy bardzo ważną rozmowę. No bo mamy rozmowę, będziesz miała koleżankę i kolegę, ale na razie ci nie chcemy. No ja nie... No, patrz tu, kurczę, dobra. I to wypada z niego, żartowałem. No nie... przecież to dziecku zaraz możesz dać, no to ściksowaj, to nie przy dzieciach. Dobra, przepraszam. Dobra. Dobrze, córuś, idź do tego przedszkola. Pogadamy później, pa pa. Pa, bujek. Pa. Pa, tatuś. Pa, buziak, elo. Dobra, Słuchaj, Tościk. Sprawa wygląda tak, no widzisz, ja mam dobry kontakt z moją córką, ale pali te nieszczęsne papierosy, ale nie będzie, obiecuję, to się zmieni. Tylko to twoja żona tutaj stoi, ona mnie tak denerwuje. My też tutaj już tak jest, dobra. Możesz się stąd pójść? Zakończyliśmy lekcję? Możesz się stąd pójść? Nie mogę, bo ja z Julką gadam teraz, ale nie rozumiem, że tutaj gadam. Nie interesuje mnie ta rozmowa z Julką. Julka, słuchaj mnie, Julka. Dobra, Davy, chodź. Chodź tu do kawiarni tej. Powiedz ty ale mi, o co wam chodzi, no? Czy... Czemu ja nie mogę być z wami? Czemu no dobra, tutaj, no chodź tu, lubisz, no. Co? Już zakończyłeś lekcję? Czemu ty mnie lubisz? Ale wytłumaczysz mi, czemu ty mnie nie lubisz? Powiedziałeś mi już wszystko, co miałeś mi powiedzieć, czy jeszcze coś chcesz powiedzieć? No nie wiem, muszę się zastanowić. Dobra, siadaj. No dobra, już niech tu wejdzie, kurde, no nie wiem. No to mów. Dziękuję. To mów te ostatnie rzeczy, co chciałeś powiedzieć. Tościk,
nie możesz dopuścić do tego, żeby twoje dzieci zadawały się z synem Paliono. Bo wtedy jest koniec. Czy to jest podstawowa zasada, mówisz? Plus jeden. Moja córka już się nie będzie zadawać z synem Paliona. Ja tego dopilnuję, albo zamienię syna Paliona, nie wiem, mózg mu wypiorę, żeby już nie był taki walnięty, bo on jest powalony. To jest jakiś, nie wiem, zwyrol, to jest, kurde, nie wiem. Dobrze, powalony. Dobrze, to w takim razie będziemy trzymać go z daleka. Taj się jeszcze pyta, czemu. Nie, co wiem, jest z nimi tak? To jest dziecko tylko. Kobieto, czy ty widzisz, co się dzieje na tym świecie? No widzisz, coś właśnie tak. No dobra, to nieważne. W każdym razie, podsumowując. Mam trzymać się z daleka od syna Paliona z dzieciakami i tak. Tyle. Dobra. Znaczy, i tak to jest niemożliwe, bo pewnie syn Paliona jakoś się wślizgnie do waszego mieszkania, ale no tak ci mówię, że wiesz, że z tego są same kłopoty, Dobra. Kłopoty, bo to nigdy nie robi nic dobrego, a wręcz pogarsza wszystko. Dobra, no to dzięki ci wielkie, Davik, za tą jakże cenną lekcję, prawda? Czuję, że teraz jestem gotowy na to, żeby być ojcem. Rzucę tu trochę światła na to. Odrzut 2! Wow. Dobra, trzymaj się, Davik, ja lecę z powrotem. Dobra, Milka, wracamy do domu. Chodź, Emilia. On mnie denerwuje, no. Zła kobieto, kurde, nie atakuj. O! Się piona! Piona, mordo! Piona! Weszło mi pod celownik, to tak nie miało wyglądać. Piona. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że teraz będę dobrym ojcem, że teraz już mam wszystko, czego potrzebuję. Trzymajcie się. Do następnego odcinka, który już jutro o godzinie 19:19. Śpisz dzisiaj na dworze. Przepraszam. Przejdź do mnie, Dosi. No, do ciebie pójdę. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.